każdym filmie bohaterem jestem ja. Zarówno w krótkich filmach, jak i już w moich teatrach telewizyjnych, w moich filmach telewizyjnych, fabułach, wszędzie tam ja sam jestem bohaterem tych tekstów. No, byłem wybijany na aut zawsze. No. Przez lata mnie wpychała cała krytyka, łącznie z najbardziej szanownymi autorytetami, że ja robię badziewie, bajki fantastyczno-naukowe. No to ja mówiłem na to, że to nie jest, że te filmy nie mają nic wspólnego z fantastyką naukową. Szybciej z psychologią, szybciej z socjologią, szybciej z polityką. Natomiast element fantastyczno-naukowy, no to przecież wszyscy, dla wszystkich było jasne, dlaczego ja to robię tak, a nie inaczej, prawda? No to było nieznośne, bo to było tak jak usuwanie sobie przeciwnika z ringu, no. Ja nigdy nie dostawałem kamery w lecie. Bo kamera w lecie to jest, w lecie się zawsze filmy kręci, prawda? Jest to obciążenie parku maszynowego, parku sprzętowego i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mnie zawsze wypychano na zimę. A Szulkin sobie poradzi, a Szulkin nie jest ważny, tam Szulkina można wypchnąć i tak dalej, i tak dalej. No i to ja jestem bohaterem tego słynnego, tych słynnych zdjęć minus 35 stopni na stadionie dziesięciolecia. No to jedyną rzeczą, którą mogliśmy zrobić, ja zadzwoniłem do kierowniczki produkcji, powiedziałem: Dorota, przyjeżdżaj natychmiast, dzwoń po wszystkich możliwych znanych ci ludzi, żeby przywozili poduszki elektryczne. Poduszki elektryczne, żeby obłożyć kamerę, bo kamera nie chciała chodzić pomimo tego, że była na smarze zimowym, ale nie chciała, no minus 35, wszystko zamarza. Można powiedzieć reżyserowi, że jest wspaniałym reżyserem, prawda? I niech sobie będzie wspaniałym reżyserem. Ale jak się ma 300 statystów na stadionie dziesięciolecia, kilkadziesiąt osób ekipy, bo przecież do takich zdjęć na stadionie dziesięciolecia to trzeba było kilkudziesięciu ludzi w ekipie. I nie usłyszeć żadnej histerii, to jest największy mój życiowy komplement, jakiego doznałem. To poczucie, że jesteśmy jednym organizmem i że po prostu musimy to zrobić. No co mam mówić? No, że jestem wzruszony. Przeważnie pracowałem z tą samą ekipą. Nigdy nikogo nie skląłem. Nigdy nikomu nie weszłem na honor. Nigdy nikogo nie opieprzyłem. Jeżeli było coś nie tak, to go brałem za rękę, odchodziłem, mówiłem: słuchaj, przestań, uspokój się, czuję od ciebie alkohol. Jeżeli źle się czujesz, to zjedź do produkcji, ale tego nie wolno robić na tym planie. Ta władza, że jesteś reżyserem, powinna w tobie powodować wręcz przeciwnie, skromność i pewnego rodzaju nawet poczucie lekkiego wstydu i zażenowania. Oczywiście trzeba być zdecydowanym. Trzeba być zdecydowanym wtedy, gdy wydajesz polecenia. Tu jest prawo, tu jest lewo, tu gramy na tą stronę, tu gramy na inną stronę, bo inaczej ekipa się pogubi. Ale powiedzieć: co ty mi tam tutaj, gówniarzu, robisz? Tak nie wolno. Ja i Krzysztof Kieślowski, to myśmy mieli zawsze takie kurtki z czterema kieszeniami. Tu mieliśmy, bo to był koniec Gierka,
to mieliśmy Marlboro Light King Size, tu mieliśmy Marlboro Light normalne, tu mieliśmy Marlboro krótkie, tutaj mieliśmy Marlboro tam jeszcze jakieś inne i papieros za papierosem, papieros za papierosem. Jak ja pisałem, bo ja pisałem tylko w nocy, to wie pan, spokojnie 4 paczki na noc. Jak się siedziało w montażowni, biedne montażystki nasze musiały nas znosić, bo żeśmy po prostu papierosa od papierosa odpalali. No i Krzysiek zapłacił to tak, jak zapłacił. A ja zapłaciłem tym, że mam strasznie chore w tej chwili. Diabli wiedzą co, bo nikt nie potrafi tego zobdukować. Jestem cieniem człowieka. Ale to są koszty naszego zawodu. A wtedy nie było takiej świadomości, że papierosy tak strasznie szkodzą. Jędrusik przyszła do Bioba kompletnie rozkojarzona, taka, wie pan, ustawiamy tą scenę. Ja widzę, że ona jest taka rozkojarzona, że to, żeśmy i tak. Biorę ją na bok, bo ja zawsze biorę aktorów na bok i cicho im coś do ucha mówię. Mówię, pani Kalino, ale wie pani co, to musi być tak i tak, a tutaj to jest tak, tu się zmienia intencja. Tutaj jest tak, a potem jest popada pani w coś innego. Ona się tak odsunęła. Mówi, o Boże, panie Piotrusiu, ja pana bardzo przepraszam. Ja nie myślałam, że pan jest poważnym reżyserem. Jurek po prostu potrafi z takiego prościutkiego dialogu wyciągnąć wszystkie żyłki. No jest to wielki aktor. No. Przy czym on bardzo często, sięgając do środków komediowych, sięga do nich po to, żeby uzyskać tragedię. Jak ja piszę scenariusz, to od razu mam w głowie głos aktora. I jakąś jego osobowość, ale ja wpisuję od razu jego głos i jego osobowość, scenariusz. I tu wrócę na przykład do Jurka Sztura, który oczywiście też był wpisany w Wojnę Światów. I ja mówię, bo kiedyś mi Krzysiek powiedział tak, mówi mi, wiesz, jak będziesz pracował z Jurkiem, to pamiętaj, że Jurek lubi zmieniać dialogi, i że to robi fantastycznie. I mówię mu, Jurek, słuchaj, jeżeli chcesz zmieniać dialogi, to ja ci daję, wiesz, carte blanche. Jurek tak się na mnie spojrzał, mówi mi, nie, Piotrek, nie mam żadnej takiej potrzeby, wiesz. Tak z krakowska mi powiedział, wiesz, bo te twoje dialogi tak mi wchodzą w gębę. To są właśnie też te momenty poczucia wielkiej satysfakcji reżyserskiej. Wilhelmi miał taki system pracy, że naprzód się spotykał dużo przed zdjęciami i o każdej scenie nagrywał ze 45 minut. Na magnetofon. Ja mu tłumaczyłem wszystko, co i jak. I on każdego ranka przed zdjęciami sobie szedł na basen do Wiktorii, zakładał słuchawki i słuchał, co ja mu tam nagrałem. Już po tej sesji nagraniowej myśmy byli bardzo zaprzyjaźnieni. I Romek był także genialnym aktorem. On umarł, nie wiem, on umarł prawie na moich rękach w trakcie próby do tanga. Romek miał grać Artura. To było założenie do tanga, że Romek, którego wiek już było widać, ma grać syna Marka
Walczewskiego i Joasi Żółkowskiej. Prawda? Czyli taki stetryczały syn ogłupiałych rodziców. I to było to. I Romek dostał wylewu w trakcie próby. Potrafiłem na tyle być złośliwy czy natarczywy wobec ustroju, że wywalczałem prawo do robienia filmów. Posuwałem się zupełnie do wariackich metod. No. W konfliktach z władzą byłem bezczelny, zjadliwy, potwornie. Ośmieszałem ich. Na każdej mojej kolaudacji psy na mnie wieszali. Mając tyle filmów krótkich za sobą, które były zatrzymywane, chciano je perforować negatywy i tak dalej, to wie pan, ja już byłem tak przyzwyczajony do tych wszystkich gruźb i strachów i tak dalej, że po pewnym czasie już pan wszystkie, zna pan wszystkie reguły, które tym rządzą. No. Dla mnie moja swoboda wyborów nie jest dla mnie okrutna. To panu od razu mówię, że po prostu ja czynię różne rzeczy. Wie pan, na przykład moja decyzja odczepienia się od środowiska, zaniechania proszenia o jakieś fundusze, to ja to zrobiłem z pełną świadomością w ramach mojej swobody wyboru. No. Ja mam to wspaniałe, że już nie muszę niczego udowadniać nikomu. Ja swoje zrobiłem, prawda? Straciłem przez to zdrowie, bo przecież ja pracowałem jak zwariowany. Ja mam 30 realizacji na koncie. 30, prawda? A zapadłem w chorobę, zacząłem chorować w 87 roku. Może ja też bym tak chciał umrzeć, że widzę spełnienie moich marzeń. I to spełnienie moich marzeń odpływa i zostaje sam ze sobą i sam ze swoją śmiercią. To wszystkich nas czeka.